Przyszedł czas na wyświetlacz Lumi 820. Wyświetlacz Lumi 820 to kolorowy Clear Black. Tak naprawdę czarny kolor w tym wyświetlaczu jest po prostu czarny. Może dlatego w nazwie tego wyświetlacza jest Clear Black, czyli czyste czerń. Czysta czerń. Rozdzielczość tego ekranu, można powiedzieć, nie zachwyca parametrami, aczkolwiek jeżeli go używamy, tego telefonu, jest naprawdę rewelacyjny. Rozdzielczość to 480x600. Niby są już te, znaczy niby są już teraz Full HD ekrany, czyli 1080x1920, więc ponad dwukrotnie bardziej zagęszczenie pikselów jest dostępne. Ten ekran ma znacznie mniej, jak widzicie, ale zobaczcie, nie ma najmniejszego problemu z odczytaniem czegokolwiek, nie ma też jakiejś pikselozy, naprawdę wszystko jest idealnie dopasowane w systemie Windows Phone do tej rozdzielczości ekranu. I to jest duża zaleta. Jest tutaj obsługa 16 milionów kolorów. Kąty widzenia, jak i kontrast stoją na bardzo wysokim poziomie. Spójrzcie, pod każdym kątem wszystko jest tak samo widoczne. Żadnych jakichś szarych odchyłek, jakichś złych kątów widzenia, jakichś problemów. Takich problemów tutaj nie ma. Ekran jest tutaj ogromną zaletą. Mimo mniejszej rozdzielczości jest naprawdę wszystko ok i żadne z nas w oczach jakoś nie zauważy tutaj różnicy szczególnej w stosunku do ekranów Full HD czy HD jakiejś bardziej wyższej rozdzielczości. Żywe kolory, czysta czerń, to ogromna zaleta tego wyświetlacza i to każdy z Was na pewno widzi. A jeżeli ktoś miał Windows Phone'a, to na pewno też to zauważył, że to po prostu, naprawdę po prostu, ten ekran jest, można powiedzieć, świetny. Nie ma rozdzielczości jakiejś byczej, nie ma tam Full HD takich gadżetów, można powiedzieć, marketingów i tym podobne. Ta rozdzielczość, która jest tu zastosowana, świetnie sobie radzi. Obsługa tego telefonu jest bezproblemowa, kolory żywe, ostrość świetna, kontrast świetny. Czarny kolor to czarny kolor, żadnych szarości i innych cudów. Co jeszcze możemy powiedzieć o wyświetlaczu? Dotyk. Dotyk w tym wyświetlaczu to pierwsza klasa, naprawdę. Nie znajdziemy tutaj zacięć, czy też zrywania kontaktu z dotykiem, czyli z palcem. Gdy gramy w gry, to ten palec nie zrywa połączenia. Cały czas kontakt jest idealny, nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystko działa stabilnie i bardzo dobrze, tak więc wyświetlacz jest tutaj naprawdę na plus. Nie widzę najmniejszych problemów, żebyśmy mieli szukać jakichś problemów z tym wyświetlaczem. Czyli szukać czegoś na siłę. Nie ma co tu szukać. Jest wszystko w porządku.